Ja wiem o tym, że dawno temu w trawie to już było. Już było niemodne. Ale zobaczcie, co znalazłem. Jaki. On nie wie o tym. Jestem jeszcze na niewidoku. Patrzcie, co robią w jednej. O Jezu! A teraz zobaczmy ich reakcję. Wow! Zobaczmy ich reakcję. I co teraz? Co teraz, cwaniaki? Wyłączamy czat, oczywiście. Wyłączamy czat. Wymordy moje Hunter Bray z tej strony. I witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Avatar. Słuchajcie, tak jak widzicie po tytule, będziemy wybierali awatara. Czym jest awatar? Awatar jest legendarną postacią, która zajmuje się. Czekajcie, random TP chyba była komenda. Tak, dobra. Awatar jest osobą, która, znaczy postacią w sumie, która ma siłę i zdolność władania wszystkimi żywiołami, które są, czyli jest ogień, powietrze, woda i ziemia. Bez chi i w tym tygodniu, znaczy w tym dwutygodniu, bo tak myśleliśmy właśnie, żeby wybierać awatara co 2 tygodnie, także w tym dwutygodniu będziemy wybierali awatara, który będzie władał magią ognia. Dokładnie tak. Z tej również okazji przygotowaliśmy dla was Creepero szkieleta. Nie, słuchajcie. Przecenę w item shopie. Jeżeli ktoś byłby chętny oczywiście na zmianę swojej magii, to oczywiście jak najbardziej jest taka możliwość. W item shopie możecie to teraz zrobić za mniejszą kwotę niż normalnie. Potem wybierzemy sobie jakąś inną magię za 2 tygodnie, inną. Będziemy w tych 4, tak? Czy to jest taka magia, nie wiem, czy to bardzo defensywna, czy coś. Zobaczymy, jeszcze ustalę to. Nie chcę mówić tutaj jakichś rzeczy naprzód, bo znowu wyjdzie, że się pomylę. Tak jak chciałem was też przeprosić za pomyłkę z subelementami, bo sam źle to zrozumiałem. Słuchajcie, subelementy są to dodatkowe zaklęcia. Są to dodatkowe zaklęcia, które. Wow, mesa. Które można sobie nabyć. One nie są obowiązkowe, one tam coś dają, coś nie dają. Znaczy coś dają w sumie, tak? I można kupić tylko te właśnie czary subelementów, którego wyżywioł posiadacie. Czyli na przykład jeżeli magię powietrza, to kupujecie powietrzne. Jeżeli ognie, to ogniste, tak? Itp, itp, itd, itd. Jeszcze chciałem wam podziękować, słuchajcie, to też w ogóle śmieszna sprawa jest, bardzo. Nawet bym powiedział, że to jest bardzo, bardzo śmieszne. Słuchajcie, chciałem wam podziękować za to, żeście chcieli mi pozwolili mi dać tego diamenta. Tak, bo ja sobie go dam zaraz, damy modę 1, uwaga, daję sobie diament. O, Hunter Cheater! Jest! Mam diament, proszę bardzo. Mam diament i będę mógł sobie na spawnie kupić działeczkę. Idziemy sobie kupić działkę. Tu jest waluta, zbroje, narzędzia, item shop. Gdzie są działki? Tu są klucze. Wow, tu są takie lepsze rzeczy. Tutaj w zbrojach, patrzcie, macie mieczyk z Unbreaking in 20, czapki, też jakieś ubranka. A tutaj główka Wither szkieleta i Nether stary i creeperowe. Kurczę, gdzie się działkę kupowało? A tu są działki, dobra. Czyli za jeden diament otrzymuję działkę. No! Teraz random TP, nara, typie, brudny. Ale ja jestem zły, Boże, wyzywam ludzi. Ale to dlatego, że on bardzo mocno chciał być na odcinku. Był już ze 4 razy i starczy mu. Będzie potem trzepał kitę do tego odcinka i będzie wnukom pokazał. Tutaj byłem! Co to jest? To jest. Wow! To jest dziwne. Co to za biom? Deep Ocean. Tylko dlaczego jest tutaj lód wszędzie? Pójdziemy sobie tymi śladami, słuchajcie. Pójdziemy sobie tymi śladami. I stwierdzam, że tutaj nic nie ma. Też jest dziwne, że w ogóle tak świecą niektóre elementy tutaj, takie te miejsca. I to powinno być ciemno w cholerę. A tu patrz.
No. Powiedzcie mi też. Powiedzcie mi też jeszcze jedną rzecz. Czy chcielibyście, żebym zbudował ten domek samemu? W sensie po prostu, że jak trzeba, to buduję sam. Czy chcielibyście, żebym ten domek, który będę budował, żebym jednak go zbudował z game moda na przykład. W sensie, czy mam samemu zbierać materiały, czy mogę sobie zbudować jakiś na game modzie po prostu domek i rozpocząć dalej przygodę. Kontynuować przygodę. To oczywiście od was jest zależne. Dzisiaj bym chciał sobie właśnie zająć się wyborem. Czekajcie, muszę włączyć oczywiście muzykę. Tak mi za cicho było. Dzisiaj chciałbym, słuchajcie, znaleźć sobie jakieś odpowiednie miejsce i tam powolutku się już zacząć osiedlać. Nie, dżungla zdecydowanie nie. Czy tutaj, no tu jest ładny już ktoś domek ma, taki ze brzozy, ale to nie dla mnie. Random TP jeszcze raz, w ogóle słoneczko staje, także bardzo fajnie. Tutaj byłem już chyba, bardzo podobny tepek. Bo chciałbym sobie postawić gdzieś działeczkę, tylko jeszcze nie wiem gdzie. I szukam jakiegoś naprawdę ładnego miejsca, żeby po prostu się osiedlić, żeby mieć tam domek, żeby było wszystko picobello, rozumiesz, nie? Ładne jakieś miejsce, jakiś ładny domek. Tylko jeszcze, tak powiem szczerze, zastanawiam się nad tym miejscem. Chciałbym, żeby to było gdzieś, gdzie będą kwiatki, gdzie będzie fajnie. Obok Extreme Hillsu tak średnio mi się to widzi. Ale muszę przyznać, że trochę wierzę w to miejsce, że tutaj coś może być ciekawego. Także podlećmy sobie, poszukajmy. Może taki domek ukryty w takim lesie? Co sądzicie o tym? Może właśnie w takim lasku bym sobie zrobił domek. Wow! Ktoś tu się chyba rozsypał z główkami, nawet bym powiedział. Zobaczmy. Matthew's Head i Martin's Head. To niezłe heady znalazłem. No. Skończyła mi się. Paliwo mi się skończyło i teraz już tylko z buta. O, tu jest spoko miejsce, to mi się podoba. Jest ładne, jest mniej więcej ukryte. I to by było dobre. Tak stwierdzam. Tylko do tego trzeba by, wiadomo, troszeczkę podkopać tutaj. O, czekaj, muszę ugasić. Tylko, o. Ugasiłem pożar. Rydel Ryszarda z efektywności. A, bo ja mam ten. Mam rydel Ryszarda. I trochę dyrta bym potrzebował. O. Trochę może jeszcze wyrzucę kobla. Jeszcze troszeczkę dyrta bym wziął. I wydaje mi się, że tyle by mi starczyło. I teraz co ja bym sobie chciał tutaj zrobić? No mniej więcej, słuchajcie, mianowicie moje mordeczki wykochane, przepiękne, najobrzydliwsze, znaczy najpiękniejsze, przepraszam, takie małe przejęzyczenie. Chciałbym zrobić coś takiego, że tutaj po prostu bym się osiedlił. No tak mi się wydaje, że jest całkiem spoko miejscówka. Teraz oczywiście pościnam na początek, że niby nic, nie? A jednak pa. O. Widziałeś? I tutaj o. Ścięte, czekaj, tu może wezmę, w ogóle wyłączę, o. Czekaj, to ja sobie wlecę mięskiem mocy. O. Wyłączam mięsko mocy. I ścinam sobie drzewko. Także no, całkiem nieźle. O, tutaj takie niskie drzewo było. No, ale to drzewo by mi, tak powiem szczerze, że... No, podoba mi się tutaj. Ładnie, ja zawsze chciałem mieć domek nad taką zatoczką. Nad taką zatoczką jest ładny domek. Blisko wody, można pójść sobie popływać. Można pójść sobie na ryby.
Co sądzicie o tym domku? Mi się wydaje, że będzie całkiem niezły. I że to będzie dobre. Oj, żeby mnie tutaj... Dobra, tylko sobie tutaj zetniemy. Wiadomo, ja bym sobie tutaj jeszcze dorzucił więcej tych drzewków czy czegoś tam. Ale wydaje mi się, że to miejsce byłoby dobre. Co sądzicie? Ja bym bardzo chciał właśnie prosić was o pomoc w tej kwestii. Denerwuje mnie to, że się tak pali wszystko. Kurczę, nie wolno się palić. Co to za palenie się? Ja znowu jestem, kurde, strażak Hunter, co? Zobaczcie. Tylko bym chodził i bym... Wy pewnie chodzicie i sami specjalnie podpalacie, żebym ja tylko chodził i gasił. Ja jestem tego pewien. I tak robicie... O, dobra, pójdę, żeby Hunter tu pogasił u mnie pożar. I potem się pochwalę kolegom w szkole, że to był mój pożar, a tak naprawdę to nie był mój pożar. Dobra, ty ile to będę gasił? Co to ja jestem? Płacą mi za to, nie płacą. Pierdziele. Czekajcie, ja zrobię jeszcze mini trolla. Znaczy tak, tu ogólnie działeczkę i sobie zrobię zaraz set home. Tu działeczkę i ja sobie rezerwuję. To jest moja działka. I to będzie moje. O, tutaj stwierdzam, że to dobre jest. Tutaj nawet sobie potem poszerzę delikatnie. Tylko teraz w którym miejscu by tutaj... Czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy. Pięć, sześć. A na przykład tu rąbnę. I to jest chyba już moja działka, tak? Utworzyłem działkę, dobra. Ja bym teraz zrobił fałkę TP na Tella 6 i zobaczmy, co ona tutaj robi, bo moja kobita ma teraz live'a. Jakiś freak Messi to jeszcze stąd. Zobaczmy, co ona tutaj robi. Chodzi sobie. Tu się jej coś podpaliło. Zobaczmy domek na Teli. Zobaczcie, ładnie ma nawet tutaj. Widzieliście? To czekajcie, to ja ją teraz wystraszę. Pójdę ją wystraszyć. Gdzie ona jest? Jak się skradała do drzwi. O. Gdzie na tel... Jak to mówi stare przysłowie, gdzie na Tella 6, tam nie ma co jeść. Uwaga. Patrzcie. A teraz ją trochę potroluję. No. Bum. I teraz pójdziemy za Mają. Bum. No. Dobra, słuchajcie. Także tutaj sobie zakończymy oczywiście ten odcinek, także serdeczna rygato za obejrzenie tego materiału. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie i to by było na tyle. Wbijajcie też do Nateli na kanał i do Mai, bo one też sobie widzicie grają tutaj na serwerze, mają fajnie, tak bawią się fajnie, wszystko jest. Także to by było na tyle. Żegnam się z wami do następnego i trzymajcie się. Juuu!